czego ja biorę udział. Jakieś pół roku temu miałem taki moment przełomowy, że ja się nawróciłem i jakby spotkałem Jezusa. No i od tamtego czasu działam tutaj w trampolinie. No i gdy ksiądz Piotr zarzucił taki pomysł, żeby zorganizować kurs Alfa Trampolinu, to ja jakby było dla mnie taką naturalną rzeczą, że chciałem w tym pomóc i też się jakoś w to zaangażować. Twoje zaangażowanie jako wolontariusz, ale też jakie daje możliwości? No na pewno daje jakieś możliwości rozwoju, wiadomo, nabiera się doświadczenia w prowadzeniu grupek, na przykład w relacjach z innymi, w nawiązywaniu relacji. To też jest taka wielka radość dla mnie, że mogę w czymś pomóc, że mogę coś działać jakoś. Widzę to wśród rówieśników swoich, że młodzież szuka czegoś głębszego w życiu. Nie tylko ta powierzchowność, to co młodzież ma teraz, ale szuka czegoś głębiej i w trampolinie ja to odnalazłem i chcę pokazywać to dalej. Chcę pokazywać to następnym ludziom, następnym rówieśnikom, żeby przyciągać tutaj osoby. Jak myślisz, dlaczego niektórzy ludzie, młodsi, starsi, żyją tak, jakby się Boga wstydzili? Dlaczego wstydzą się Boga? Myślę, że nie znają Boga tak naprawdę, nie wiedzą nic o swojej wierze, nie wiedzą w co wierzą, w kogo wierzą, nie wiedzą dlaczego w to mają wiedzieć, a nie w co innego. I wydaje mi się, że to dlatego, że nie czytałem Biblii, tak jak było w wykładzie dzisiaj, bo naprawdę tam pisze dużo rzeczy i zmienia się życie, kiedy człowiek właśnie wie, co Bóg daje, to się... Sam bardzo dużo ludzi, którzy kiedy naprawdę uwierzyli w Boga, przestali się od razu wstydzić i sam też tak miałem, bo kiedyś też byłem jako wychowany chrześcijanin, byłem chrześcijaninem, ale się wstydziłem tego w szkole gdzieś przed publicznością, a teraz naprawdę kiedy uwierzyłem tak serio, to teraz nie czuję takiego żadnego stresu, żadnego wstydu, tak, jest odwaga. Nie ma rządzi, mocy, miłości, mądrości, swej.